Identyfikator podmiotu SCP-650. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-650 musi być przechowywany w możliwym do zamknięcia pomieszczeniu o rozmiarach co najmniej 4 m/4 m z komfortowym oświetleniem. Musi pozostawać pod stałym nadzorem przez nie mniej niż trójkę personelu. Obserwatorzy muszą się ustawić w sposób, żeby SCP i co najmniej jeden obserwator byli w stałym polu widzenia. Obserwacja za pomocą metod takich jak kamery bezpieczeństwa może być dopuszczalna tak długo, jak koncentracja pozostanie nienaruszona. Ta metoda powinna być stosowana tylko w sytuacjach wyjątkowych, ponieważ jest ryzyko zerwania kontaktu wzrokowego. Opis. SCP-650 to czarna statua stylizowana na humanoida, wysoka na 167 cm. Statua nie posiada rąk ani rys twarzy. Kończyny zwężają się w zaokrąglone czubki. Natomiast głowa jest całkowicie gładka. Standardowa postura podczas obserwacji przedstawia statuę wyciągającą ręce do góry z głową pochyloną do tyłu, jakby patrzyła w niebo. Budowa statuy nie jest jeszcze poznana. Badanie materiałów daje niedostateczne i sprzeczne rezultaty. Jeżeli statua nie będzie obserwowana, przeniesie się natychmiastowo za kogokolwiek na terenie strefy przechowawczej i przybierze groźną pozycję. Podczas przemieszczania obiektu nie powstaje żaden dźwięk, więc dokładna metoda lokomocji nie jest znana. Punkt przemieszczenia oraz postawa są zazwyczaj wystarczające, aby wywołać reakcję walki lub ucieczki w obserwatorze, kiedy się odwróci i go zobaczy. Jednakże, należy zauważyć, iż SCP-650 nie wykazał żadnych oznak wrogości lub przemocy. Bazując na wynikach testów, w których różniły się czasy między zerwaniem a ponownym nawiązaniem kontaktu wzrokowego, jego celem nie jest zaatakowanie, a zaledwie przestraszenie. Powód jest nieznany oraz nie są prowadzone badania w celu jego zrozumienia. Mimo, iż prawdopodobnie główną metodą jest próba zastraszania za pomocą niewielkiej odległości, SCP pokazuje również inne pozycje w pobliżu obserwatorów, którzy się przyzwyczaili do jego obecności. W tym przypadku statua przyjmuje inne pozycje w większej odległości, takich jak opieranie się na stole, siedzenie na krześle oraz, w jednym przypadku, kulenie się w kącie jak z przerażenia. Obserwatorzy, którzy powiedzieli o danych pozycjach, również wspomnieli o tym, że czują silny niepokój, przez co uważa się, że jest to kolejna metoda na generowanie reakcji. Dodatek. Klasa obiektu zmieniono na Euclid po tym, jak statui udało się przenieść na drugi koniec strefy i manifestować tuż za dr w jego biurze. Dodatkowe środki obserwacji zostaną zamontowane, by zapobiec przyszłym incydentom. Notatka badacza. Nie obchodzi mnie budżet. Trzymajcie tą rzecz w zamknięciu. Odwracanie się w słabo oświetlonym biurze, byleby zobaczyć tą rzecz półcala od twojego nosa, gwarantuje, że zabierze dużo lat z twojego życia. A patrząc na to, z czym mamy do czynienia, nie mamy ich zbyt wiele do stracenia. Doktor